Harold. Hey. Fucking train gun. All right. You wanna buy the gun? Yes. Give me the train gun. Here you go. Ile mamy pocisków, to cholerstwo? Kamery były stawione trochę spontanicznie. W zasadzie tylko po to, aby mieć uzasadnienie wrzucenia wnicznego brutala. Nie kręciłem ich na potrzeby odcinka. A tak pojebał ciebie? Pojawił się tutaj... Halo, puści mnie tam, chuje! ...wąsami namalowanymi na taśmie klejącej, którą przytwierdziłem do ryja. Początkowo nie był to zamysł postaci, ale jakiś tam wojskowy na potrzeby odcinka. Krago Transport. Meister, gdzie jesteśmy teraz? Śmieszny! Dlaczego jakby śmieszny wyglądał na tym zdjęciu? Bo ma nos! Ma nos, powiedz! Keycard! Dziękuję bardzo! Po co mu to było i jaka była geneza powstania, tego się nigdy nie dowiedziałem. A ty Meister? Pasowało to do wytrzeszczy postaci. Morsey, czemu ty bym nie gadał w szkół? Wtedy miał jeszcze Ej! I o ile dobrze pamiętam, to był jakiś Pokémon. Sama geneza powstania Meistera była zupełnie spontaniczna. Po prostu to co miałem pod rękę. Czyli niebieską Foo Fighters, która zupełnie nie była wojskowa. Moje niebieskie kryjówki. Nie macie kurwo jebana. Co chcesz ode mnie? Co jest kurwa? Tego samego dnia w przydrożnej budzie z chińskim barachłem za 10 euro kupiłem czapkę Majora. Było to... Gdzie jest ta broń? Zanim powstał kanał na YouTube. Niemieckie zdania były jakimiś zupełnie bezsensownymi zwrotami zasłyszanymi z niemieckich filmów czy też pornosów. Gdzie jest ta moja broń, do cholery? Słowami, które pamiętałem z niemieckiego w podstawie... Ja pierdolę, Enian. Plastry na ryju nie były przypadkowe. Dzień przed kręceniem odcinka na bandzie po prawej stronie wyskoczyło mi paskudne zimno. Broń nie... Dobra, jest, dobra. Wyjątkowo obrzydliwe. Już kurde, lekko się wystraszyłem. No, nakleiłem plaster, który by rodził sporo pytań o to, co się stało. Klub czy to? Nie będzie to. Na gry jeszcze kilka. I w sumie nikt się nie zapytał. Sam nie wiem, czy. Major zaczął się pojawiać w miarę regularnie, bo tak dzięki bananowemu Jankowi. Co za kurwa zjeb jebany, on się kurde atakował mnie na straniec. What the fucker, idiot. Za to, że Major jest do dzisiaj, możecie podziękować. Dzięki. Matrioszki z Queen kupiliśmy w Bułgarii. No oj, po to by już. Ło, no i mamy się, widzisz? Masz czas. Nie ma się skurwielu jebany. Januszowymi pamiątkami z wakacji. To się na dobre powieści. Były dokładnie te matrioszki. Happy Queen. Książkę Gnando, która pojawia się... Kurwa, to się gówno nie jest. Skąd? Nie! Kurwa! Nie pamiętam dokładnie o czym to było, ale o jakiś jest. Jeszcze raz, czy coś takiego. To jest super prezent dla mnie. To jest why am. Duży koszulę. Jeśli to koszulą, to napchane ręczniki, czy tam jakieś ciuchy. Miałem plan początkowo zrobić to trochę inaczej. Dawaj. Ale nie było na to już bardzo czasu. To jest why am. Bieda cosplay. Pasek, który sobie noszę do dzisiaj. Pomysł, aby zamienić się rolami, wyszedł od Janka. W sumie idea była super. Ja zagrałem za niego odcinek na jego kanał w jego miejscu. Nie! To się podobało. Wow, całkiem przyjemny Major. Postanowiłem zrobić osobny odcinek, w którym Major by recenzował grę. Trochę gryzło się to z ideą Majora, który nienawidzi gier i uważa je za produkcję dla wielkich parów. Początkowa scena z jedzeniem... Już nie przejdzie. Tarkov w City, powiedz, nie, Meister? Ten dostał.
na żywo. Potężnie dlatego, że major nie da się. Dostał! Jego wypowiedzi powinny wypływać z samej postaci. Na przykład, kiedy mówi o tym, czy was stresuje, leciało to z flow postaci. Aparat Panasonic Lumix był faktycznie moim aparatem. Nie byłem z niego zadowolony. Miał no, gdzie jesteś, chuju? Zdjęcia pozostawiało sporo do życzenia. Szybko przesiadłem się na kamerę, a samego Lumixa pogoniłem na OLX. Zrobiłem na nim niecałe 1000 zdjęć. Niemiecki hełm kupiłem kiedyś na Allegro, gdy potrzebowałem go do innego odcinka. Był to w ogóle hełm na motor czy coś takiego. Mam go do dziś, czasami jeszcze używam. Ta wspaniałość kosztowała mnie całe 30 PLN. Ostatnia scenka w rezygnacji, gdy siedzę i patrzę w dal, była zgapiona w końcówki filmu Sztos, kiedy to Krzysztof Zalewski grający Gruchę dowiaduje się, że został oszukany. Przyznam wam się, że do tej gry zmanipulowałem trochę widzów. W poprzednim wspominałem o... ...i sporo ludzi chciało tą grę okolić. Ten tu chuj nie żyje. Jak tu zajebałem. Na razie nie potrzebuję. Tam były papierosy, kurwa, nie wziąłem. Upper Mines. Ale ja nie mam wentula i nie otworzę tego. Ja pierdolę, ej. Rozpierdol się. Pierdolę, co mam to zrobić? Mogłem to gówno kupić, to nie kupiłem. Thank you.
Ale świetna sprawa, ja nie mogę. Sprawiało to wrażenie, że sami widzowie wyszli z inicjatywą, aby gra o koniach się pojawiła. Że w rzeczywistości i tak by się pojawiła i miałem ją zaplanowaną już wcześniej. Ale no wejdź na te gówno, no cepie głupi, no wejdź na tą... Pojawia się tutaj Mieczysław, który też był postacią wymyśloną... No i nie wejdzie, kurwa, nie wejdzie. To też najpoważniejsza inwestycja. Nie mogę tym misji przejść, jebany. Za chuj, nie mogę przejść. Tutaj znowu ten pierwszy raz słynne tetowanie. Akwarium było wzięte z wygaszacza ekranu, ale długo szukałem czegoś odpowiedniego. Był tutaj też ciekawy efekt, ponieważ w pewnym momencie część z ryb pływa przede mną, jak i za mną. Zrobiłem to w banalny sposób. Znalazłem jakiś wygaszacz, gdzie ryby pływały na jednolitym tle i po prostu je wykluczowałem. Nie widać, że te z przodu lekko różnią się kolorem od pozostałych. Big Rig wspomniał tekstury na ciężarówkach. Na jednej jest logo, a na innej siedzi Major Kopyto. Gra miała pliki z teksturami wrzucone od tak do foldery, więc preparowanie jeden efekt był pierdolony. Sporo ludzi się pytało, czemu to jest logo, ale Majora chyba jakoś nikt się nie popatrzyło, ile dobrze pamiętam. Z niną pojawia się ciekawa historia. Wiele lat później robiłem to, że maszyny na ikonę, bo tak robię ikonę. I on właśnie powiedział mi, że nad miną pracował. Cała sprawa, dlaczego? Nie wiem, czy widział odcinek... No to co? To się coś zrobiłem najlepiej. W zasadzie mam ją do dziś. Druga, co ciekawe, to też był Jason, tylko że z filmu Jason X. Natomiast lalka Barbie, taka wersja Anka, to lalka Majori z dzieciństwa. Ale nie fajcie pod wodą, którą pokazuje Major. Zgarbiłem z tym kurera partnera, że Trick wykonywał to co ciekawe, powtórzyłem ten trik za pierwszym razem bez spalenia sobie ryja. Fajkę dostała Mariola od koleżanki z pracy, dlatego jest to jakaś cienka, mentolowa wymiana na ten czas. A Zergotin 1 pojawił się jako narrator w tym odcinku. Pomyślałem, że fajnie będzie zaprosić. Kurwa, co ślepy jestem. Byliśmy z Mariolą na Nie, kurwa, nie mogę z nim przejść, za chuja. Całkowicie z dupy. Nie wiem czemu. Całkowity absurd tej postaci, choć chyba źle to pokazałem, bo nikt nie ogarnął, o co chodzi. Zamysł był taki, że będzie to bardzo mądra postać, elokwentna, z ładnym głosem, mieszkająca na wsi. Jednak wszystko się zmienia, gdy uruchamiasz kamerę i dostaje on całkowitego paraliżu ze strachu przed obiektywem. Czyli w zasadzie postać, która fajnie gada, ale nigdy się o tym nie będziesz mógł przekonać. Czapka uszatka Rudiego była pożyczona od Marioli, a garniak to chyba mój ze ślubu. Niebieski dresik to faktycznie mój dresik, którego Mariola zabroniła mi kiedykolwiek zakładać. Dostałem go od rodziców dawno, dawno temu. Coś mnie jest? Jak to? Chłopak z blokowiska nie ma dresa z paskami i być tak przecież nie może. I co pan Marioli powiedz? To autentyczna afrykańska figurka murzyna. No są. Mariola dostała pomocą od kisła mieszkała wychane w Turku. Natomiast kubka Mariola była w pudełku dwojkowana. Kupiłem na Allegro. Byłem z nim bardzo zadowolony, bo jest niezwykle realistyczny. Nisko latające penisy to w zasadzie filmowa wersja dowcipu, który kiedyś słyszałem. Wydało mi się wyjątkowo absurdalny. W zasadzie nie wiem, czy tak dobrze zamieściłem to w pudełku. Majorem. Tam byłem? Nie. Było to fajnym mindfuckiem. Przepraszam. Kurwa, tu byłem. Potem dostałem plakat zakładania tego szybkiego. Monolog Majora, który wypowiada podczas wyruszenia ekranu, był całkiem śmieszny i pełny. Kurwa, nie wiem co chwilę. Dokładnie co serio? Było, ale było to zabawne. Dlatego wyciszyłem, aby nic się o nim nie dowiedział. Jedny medal z kartofla był wzięty z jakiegoś komiksu, który czytałem dawno temu. To? A może nie?
Bo nie mogę tam skończyć! Surrender, scumbag! Kurwa, nie mam pojęcia. Byłem żał. Dalej. Nie ma, już nie wnosi. Nie męczy, kurwa. Fugitive Hunter jest ciekawa sprawa, otóż pojawiły się dwie okładki tej gry, z cenzurą i bez niej. Tam gdzie było sama Bin Laden, w drugiej wersji zamazano go na czarno. No by nocha! Zauważyłem to kiedyś całkowicie przykrywać. Końcowa linka wzorowana na South Parku zajęła mi masę czasu, ale byłem bardzo zadowolony z efektu. Postanowiłem zakończyć odcinek Cliffhangerem, podobny zresztą jak w odcinku Carlton z Manny z Alderby Slam. Podczas pracy nad odcinkiem faktycznie padł mi dysk twardy z materiałami, które musiałem to podzielić na dwie części. Problem był na tyle czy co? To może nie o artyku? I spierdalaj z tym. Byłem. Ktoś mnie na niego namówił, ale wolę nie mówić. Wszystkie rzeczy projektowałem sam, z tym jeszcze sporo innych pomysłów, jednak z czasem doszedłem do wniosku, że nie szkoda mi na to czasu. Sklep w sumie działa do dziś, ale mało kto tam zagląda. Zdjęcie, które pokazuje się w odcinku, było zrobione przez moją mamę aparatem jeszcze na klisze podczas tyrania w Commodore na moich urodzinach czy tam... Wnocha! Joystick był to quickshot na stykach węglowych, wtedy absolutna nowość. Osoby na zdjęciu to mój najlepszy kumpel Piotr, a drugi to Marcin, który później jako jedyna mi znana osoba posiadała PC-ta. Po prawej stronie, choć to bardzo słabo widać, stoi zegar, tak który miał czułeś być marki Bieda Disney. Była tam myszka Miki i jakiś krafnar, który wraz z tykaniem kiwał głową. W postaci wyglądały, jakby były oblane kwasy. On idzie! Grobie przewrócił, jakby zobaczył, jak to wyglądało. Na górnej półce natomiast widać książki. O ile mnie wzrok nie myli, jest tam komplet przygód pana. O, nie, zobacz, on idzie, Marcin, patrz. Którego namiętnie wtedy czytałem. Niżej zobacz, on idzie. Zawiera komiksy, które niemniej namiętnie idzie, ktoś spierdolić. Pepper przebrany za Robina był ciężki do nagrania, bo kot zrzucał maskę w sekundę. Brydik. Było dla niego komfortowe i nie był za... Kurwa, ale gówno! Matkę Batbo, żal mi było wydać 10 PLN-ów na Allegro. Całkiem... procesu tworzenia krapa, choć jak ktoś faktycznie wspomniał, przydałby się na widoku zegar. Koncept analiz Rifta był tak absurdalny, że do dziś się zastanawiam, jak na to wpadłem. Niemniej, wyszło to po tym miejscu, to te cztery zostały zutylizowane niedługo po odcinku przez moją żonę, bo zajmowało za dużo miejsca. Dziwaczne ujęcia w początku odcinka to dzięki kamerze Xiaomi, która nagrywała w bardzo szerokim kącie, dzięki do ryja. No kurde, wreszcie! Ja pierdolę! Jeden z bohaterów widział w ten sposób. Ciekawostką jest to, że mój kumpel Piotr miał Judasza w drzwiach, który właśnie dawał ten sam efekt, gdy ktoś przez niego patrzył. Air Control było ciężką grą do ukończenia. Chyba niewielu osobom to się udało, szczególnie z misjami, które jednak była tak cudownie absurdalna i dziwaczna, że sprawiało mi masę radości odkrywanie kolejnych misji na kolejnych poziomach. Rogi Renifera, ile dobrze pamiętam, pojawiły się w jakimś roku. Było to o tyle ciekawe, że kiedy założyłem sobie te idiotyczne rogi i nagrałem życzenia, to akurat telewizja wycięła sobie ten fragment i umieściła w jakimś programie. Wyszedłem na niezłego oszołoma przed milionami telewizji. Zauważyliście, że na drzwiach czasami jest pomalowane kredą? Pomysł Marioli, aby okleić drzwi specjalną okleiną i pisać na niej ważne rzeczy.
tutaj małe pytanko, abyście zrozumieli, czym jest oklejanie drzwi jakimś badziewiem. Kojarzycie, jak naklejacie folię na telefon i te małe pęcherzyki powietrza, które doprowadzają was do szału? No to teraz pomyślcie, że naklejacie folię na telefon wielkości drzwi. No właśnie, było wielkości. Cena w kalendarzu angielskim, dokładnie część zwrotu znalazłem gdzieś na necie, część wyrzuciłem sama, część znałem w przeszłości. I teraz się wpierdolę. W scenie walki Sub-Zero z Sonią, gdy ta dostaje w Rei Shurikenami, miało to wyglądać o wiele lepiej. Znaczy, wyglądało na obrazku, jak te shurikeny kupiłem. Potem się okazało, że klej nie trzyma, sztuczna krew stężała na kamień, a wszystko było z tak kiepskiej gumy, że się odkształcało, więc to było tak, jak się dało. Nigdy nie wiesz, się napisał na obrazku. Podobała mi się parodia Rocka Lowa. Pytam, że come on, you pansy, show your ass! Tamto na kanał. Ale okazało się, że nie. Roy są spoko ziom. Wciąż na siebie trafiamy. You're all mine, shithead! Wspólnie z tamtym szajpem. Medla pewnie pamięta. Pomysł na zaproszenie moich znajomych z YouTube'a i przy wymienianiu kolejną szatana pana zniszczenia chodził mi od dawna po głowie. Był to logistyczny koszmar. Zgrać wszystkich, od każdego zadania było nielicznym zadaniem. Ale cieszę się, że odliczyli się wszyscy, których mówiłem w tamtym czasie. Ruski staw był faktycznie moimi jakimiś śmieciami, pamiątkami. Aparat Smiena nadal działa i mam do niego nawet oryginalne klisze, podobnie zresztą jak pies. Zdjęcia to zdjęcia, które posiadała moja nieżyjąca już babcia. Nie mam pojęcia, kto na nich jest. Tak samo pocztówki i Wiedza i Życie z 1985 roku, które nie mam pojęcia, jak się tam znalazło. Wymarzony Chłopak 2 to gra, która doprowadzała mnie do szewskiej pasji, szczególnie to, które i tak trzeba było wykonywać. Ogólnie model pracy w grze miał chyba jak najbardziej przypominać codzienny znój łażenia do roboty. W sumie im to nawet nieźle wyszło. W przerwie na reklamę pojawia się autentyczna gra Random Ninja zrobiona przez Spama, którą dostaję w limitowanej wersji. Tam za bardzo nie chcę iść. Niezwykle badziewne barachło pokroju plastikowego kastetu i jakiś bieda dodatku. Ale szanuję, bo wyszły tylko 4 wersje tej kolekcjonerki. Scenkę z jadącą kamerą nakręciłem przy użyciu zdalnie zerowanego samochodzika za 40 PLN podstrzyma. Było to dość trudne, bo kurka była nadsterowna i musiałem za nią przez cały czas biec. Jak bardzo było to dziwne, możecie zobaczyć po kocie, który był całkowicie zdezorientowany. Wiecie, że moja wersja piosenki Jerzego Sztura, Śpiewać każdy może, dla wielu z widzów była całkowicie nieznana i wielu nie rozumiało tego nawiązania? No, nie wiem. Komiksowa scenka z początku, zgapiona z popularnych animowanych komiksów. Bardzo podobał mi się efekt końcowy i chciałbym jeszcze coś kiedyś w tej grze zrobić. Wielki barakator był też momentem końca mojej współpracy z Loot Crate'em, ale było warto. Chyba się poważnie obrazili, bo więcej nigdy już się do mnie nie odezwali. No ale jak się daje skarpety i rękawiczki śmieciogrzewki do pudła o wartości 40 dolarów... Jak nie chodzi? Scenka z laniem smacznego piwa PIP była trochę zgapiona z reklam piwa w telewizji, kiedy do kufla nalewano jakiś badziew, a wyglądało to na płyn bogów. Samego piwa nie wypiłem, wylałem do kibla i nie boję się tego przyznać. Czarno-białe scenki z początku są faktycznymi filmami, które kręciłem w Łodzi, na ulicy Ogrodowej. Absurdalne jest to, że po drugiej stronie ulicy, jakieś 10 metrów dalej, stoi wywalony hotel, jak i cała manufaktura. Łódź to miasto kontrastów. Kiedyś zrobię o tym film. Gdy Hefut się budzi, całkowicie zaćmiony, przed nim leży wielka strzykawka, której faktycznie używa. W dzieciństwie przeszedłem kilka razy poważne zapalenie ucha i często się to ucho zatyka korami z miodu. Wtedy tą strzykawką muszę je przepłukiwać. Fajnie zobaczyć, jak to wygląda przy obiedzie albo przy kanapce z miodem. Początkowa scena z jazdy samochodem była fragmentami filmów, które zgrywałem testując kamerę Xiaomi. Przypadkowo znalazłem je na karcie SD i pomyślałem, że można złożyć taki bieda filozoficzny monolog. Moment, kiedy Pepper wywala talerzyk z mocy, nie był inscenizowany. Faktycznie próbował girą się od niej odbić. Fajnie to wyszło i tak super pasowało do całego wydźwięku tej sceny. Byłem bardzo kochany. Przyciski ostatecznej manipulacji były zrobione z pudełek po wózkach do kamer Andoer. Sam pomysł był zgapiony z jakiegoś odcinka IT Crowd, gdzie bohaterowie zrobili internet właśnie w formie takiej skrzynki. Intro do Fight Clubu było najbardziej zaawansowaną rzeczą, jaką zrobiłem w Krapie. Pomysł, aby otworzyć cały trailer, początkowo wydawał mi się całkiem fajny, myślałem, że szybko pójdzie. Ale jak zacząłem to nagrywać, szybko zmieniłem zdanie.
Końcowe wejście klocucha zgapiłem w gier Capcomu i z innym Here Comes a New Challenger. I kolejna parodia, tym razem intro ze Snake Eatera. Samolot był kręcony na zielonym tle i była to zabawka pożyczona od Marioli siostry. Sporo ludzi wspominało o nieruchomych śmigłach. Początkowo miałem to naprawić, ale czas naglił i musiałem z tego zrezygnować. Byłem bardzo zadowolony z końcowego efektu. Kolejny przykład, jak sprawić sobie mnóstwo pracy i wszystko robić pod górkę. Czołg był pożyczony od brata Marioli Jacek. Płaski obrazek, tylko faktyczny model czołgu. A najbardziej przekombinowana była scena lecącego pojazdu. Tak nie widać, że czołg jest modelem. Oczywiście ja zrobiłem to inaczej. Pół dnia męczyłem się z kamerą na automatycznym wózku, który dojeżdżał do czołgu. Absolutnie tej włożonej pracy nie widać. Wręcz wygląda, jakby czołg i tak był bitmapą. Postać wojownika miała wyśmiewać te wszystkie gry FPS, które wyglądają, jakby postać miała mieć zamiast piuta. To, co mam na głowie, to pokrywka od pojemnika w kształcie głowy ludzika Lego, które Mariola przytargała z Legolandu w Beyond. Straight to hell.
prawdziwą chyba na nagrywane na No już lecę. Jak to ma nas pójść, kurde? Yeah.
pykać, kurde. Pierdolę, nie chcę mi się myśleć. Program save'a i koniec, pierdolę. Chuj, nie chcę mi się myśleć, że nie chcę.